Szanowni Państwo, w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Młodzieży oraz własnym z radością witam wszystkich, którzy uczynili nam honor, przyjmując zaproszenie, aby wspólnie z nami przeżywać jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 imieniem profesora Tadeusza Kotarpińskiego w Andrychowie. Serdecznie witam zaproszonych gości, a są nimi starosta wadowicki Bartosz Kaliński, wicestarosta wadowicki Andrzej Górecki, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wadowica pani Czesława Wojewódzic. Witam radnych powiatowych, witam radnych naszej gminy. Jest mi niezmiernie miło, że jest wśród nas ksiądz proboszcz kanonik parafii świętego Stanisława Jan Figura. No tak, już ksiądz proboszcz? Jeszcze nie, ale witamy. Witamy naszych księży absolwentów, którzy tak licznie gościli na naszej uroczystej mszy świętej oraz naszych byłych katechetów. Witam wójtów gmin powiatu wadowickiego. Serdecznie witam dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego, dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych naszej gminy, dyrektorów ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz gminy Andrychów. Witam panią Annę Richter, prezesa PS Zespołu Andrychów. Witam przedstawiciela Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie, panią Katarzynę Mydlarz. Szanowni Państwo, jest mi także niezmiernie miło powitać w tym zacnym gronie przedstawicieli Związków Zawodowych, Solidarność oraz ZTP. Witam byłych emerytowanych pracowników naszego zespołu. Rodziców, naszych absolwentów, a także przedstawicieli prasy i mediów. Ale przede wszystkim witam sympatyków naszych szkoły, a w szczególności sponsorów. Szanowni Państwo, jeśli kogoś ominąłem, bardzo przepraszam, ale atmosferę mam tutaj ciemności, zafundował nas nasz DJ, także być może kogoś nie rozpoznałem, za to gorąco przepraszam, ale serdecznie witam. Szanowni Państwo, przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Myśl wypowiedziana przez naszego patrona, profesora Tadeusza Kotarpińskiego, podkreśla wagę dzisiejszej uroczystości. Szkolne jubileusze kryją w sobie wielką siłę. Jest nią przywiązanie do szkoły, koleżanek, kolegów, nauczycieli, swoistej dla każdej szkoły atmosfery, a co najważniejsze, do własnej młodości. Swą młodość w Zespole Szkół nr 1 przeżyło kilkanaście tysięcy absolwentów. Dziś wielu z nich to wspaniali fachowcy, absolwenci studiów wyższych, technicznych, reprezentanci niemal wszystkich kierunków studiów w kraju i poza granicami. Dzisiejsza uroczystość uzmysławia nam szybko upływający czas, a także nieodpartą potrzebę wracania do początku, do historii i do ludzi, którzy ją tworzą. Przez
sposobności takie jak dzisiejsze odwołanie do czasów minionych jest zupełnie zrozumiałe. Historia naszej szkoły sięga roku 1910, kiedy to uwieńczone sukcesem wieloletnie starania władz miejskich o utworzenie przemysłowej szkoły uzupełniającej dały podwaliny dla przyszłych różnych zawodów rzemieślniczych. Po II wojnie światowej, kiedy w Andrychowie powstały państwowe zakłady metalurgiczne, dążono do zorganizowania szkoły zawodowej kształcącej wykwalifikowane kadry dla potrzeb tej fabryki. Ów pomysł został wprowadzony w życie w dniu 1 lutego 1947 roku. Wówczas to powołano 3-letnią szkołę przemysłową państwowych zakładów metalurgicznych. I to wydarzenie uznaje się za bezpośredni początek historii naszej szkoły. Szkoła na przestrzeni półwiecza doświadczyła szeregu zmian organizacyjnych. Zmieniały się lokalizacje szkoły, właściciele, kierunki kształcenia, nazwy szkoły. Także miniona dekada naznaczyła się głębokimi przeobrażeniami. O tym, jak udało się nam przetrwać trudny okres niżu demograficznego, opowiada nasza okolicznościowa publikacja, którą dzisiaj Państwu upublicznimy. Dzięki staraniom władz powiatu budynek szkoły w ostatnich latach przeszedł gruntowne remonty, co nadało szkole nowoczesny i estetyczny wygląd. Z tego miejsca pragnąłbym podziękować władzom powiatu za wspieranie naszej szkoły. Nie sposób wymienić tu dzisiaj wszystkich osiągnięć naszych wychowanków, którzy w różnych dziedzinach wiedzy i sportu sięgali po laury. Potwierdzają to liczne dyplomy i trofea ozdabiające szkolne korytarze. Podejmowane cenne inicjatywy wychowawcze oparte na wolontariacie skierowanym w kierunku pomocy drugiemu człowiekowi były i są tradycją naszej szkoły. Niech dla przyszłych pokoleń uczniów naszej szkoły kolejną kartę historii otworzy właśnie ufundowana przez darczyńców powiat wadowicki, Radę Rodziców oraz absolwentów okolicznościowa publikacja z działalności szkoły w latach 2007-2017. Dziękuję za uwagę i zapraszam starostę powiatu wadowickiego, pana Bartosza Kalińskiego. Wielce czcigodni księża, dobre dzieje, szanowny panie wicestarosto, szanowne radne i radny wadowickiego, radne miejsce, radne miejskie, szanowni dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu miasta, drodzy drogowym pedagogicznym dyrekcją, szanowni absolwenci. Z wielką przyjemnością przyjąłem pana dyrektora wraz z członkami zarządu powiatu zaproszenia na tę niezwykłą uroczystość i piękną. 70 lat historii zespołu szkół nr 1 w Andrychowie. Uroczystość, już mogę powiedzieć, przygotowana wspaniale. Zespół szkół nr 1 w Andrychowie to szkoła niezwykła, z pięknym dorobkiem i też umiejscowana w niezwykłym miejscu. Andrychów, jedno z największych miast Małopolski Zachodniej. I muszę śmiało powiedzieć, że ta szkoła od zawsze była takim płucami tego miasta. Gdyż przez jej mury, jak wspomniał pan dyrektor w pięknej mowie, mogli się tylko do niej dołączyć, przeszło tysiące inżynierów, którzy tworzyli to miasto. Tworzyli te zakłady pracy ludzi uzdolnionych, ludzi z fachem w ręku, którzy swoją energią, swoim talentem i wiedzą, którą zdobyli właśnie w murach tej szkoły, nie tylko w Andrychowie, ale również po studiach, pracując w zakładach, tworzyli to miasto, tworzyli jego historię. Ale myślę, że Państwo sami przyznacie, że te mury, gdzie to wszystko się zaczęło dla Państwa, bardzo pięknie zwrócić. I myślę, że ta uroczystość, tak jak sentencja tej wspomniana, jest takim dla Was powrotem do przeszłości. I chwilą, w której możecie ponownie to przeżywając, cieszyć się wraz z Waszymi przyjaciółmi, znajomymi, z tego, że oczywiście, że stworzyliście historię tej szkoły. Że mogliście czerpać w nich wiedzę. Z tego miejsca na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy
najbardziej przyczynili się do tego, jakie były losy tej szkoły, jak jej historia bardzo długa, bo nie tylko, jak powiedział pan dyrektor, historia nie zaczyna się w 1947 roku, tylko jej zarania, początków, trzeba szukać tego wcześniej. Na przełomie XIX-XX wieku wszystkie starania władz miejskich, tak zwany pan dyrektor, zostały sformalizowane w roku 1910, gdzie powstała pierwsza Madrytowa Szkoła Rzemieślnicza i to był prawdziwy początek szkoły mechanicznej w Andrychowie, z której wyszły, jak wspomniałem, tysiące mechaników, elektromechaników, elektryków, ślusarzy, dokarzy i wielu fachowców, wielu innych specjalności, dzięki którym nie tylko Andrychów, ale też cały powiat wadowicki mógł kwitnąć. Dziękuję panu dyrektorowi, wszystkim wcześniejszym dyrektorom, obecnemu grupie pedagogicznemu, wszystkim nauczycielom, którzy przez te wszystkie dekady uczyli tej szkoły, tworzyli historię chlubną. Myślę, że Państwo możecie być dumni ze swojej szkoły, a biorąc pod uwagę to, jak rozwijała się w ostatnich latach i jak rozwija się obecnie, jakie są jej perspektywy, mogę śmiało powiedzieć, że w XXI wieku przed tą szkołą nie nad tą szkołą gromadzą się ciemne chmury, tylko jej przyszłość rysuje się w bardzo optymistycznych barwach, że będzie się dynamicznie rozwijała i tego zarówno absolwentom, jak i nauczycielom serdecznie życzę. Panie dyrektorze, na pana ręce z okazji tego pięknego jubileuszu pozwolę sobie przekazać pamiątkową tablicę, która myślę, że wisi na państwa szkole, której dziękujemy jako bardzo uczestnicy za te wszystkie lata i trud nie tylko dyrektorowi, ale wszystkim nauczycielom wspomnianym. Gratuluję serdecznie i życzę dla państwa miłego jubileuszu. Dziękuję uprzejmie. Ze względu na to, że właśnie w tym momencie to odbywa w trakcie już 70-lecia szkoły. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Zapraszam panią Justynę Kutyła. Naszego patrona, profesora Kotarnińskiego. Dzisiejsza uroczystość związana z jubileuszem 70-lecia szkoły jest szczególną okazją. Okazją do złożenia serdecznych podziękowań i wyrażenia uznania
dla całej społeczności szkolnej. Składam zatem w imieniu z całego serca wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku gronu pedagogicznemu za rzetelną i z pasją wykonywaną pracę na rzecz uczącej się młodzieży. To tu uczniowie, wybierając tę szkołę, zdobywają wiedzę, umiejętności do dalszego kształcenia i dalszego życia. Każdy ma swoje ulubione miejsce z młodych lat, prawda? Na pewno. To dzięki wam, kochani nauczyciele, często tym ulubionym miejscem jest szkoła. To tutaj młodzież poznaje nie tylko tajniki wiedzy, ale nawiązuje z rówieśnikami przyjaźnie, a czasem może coś więcej. To do szkoły w latach późniejszych wraca się z myślą, wspomnieniem, a czasem ze łzą w oku twierdzi się, nie było jak w szkole. Jubileusz jest właśnie taką okazją do wspomnień, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje czasy spędzone w szkole. Piękne mongolskie przysłowie mówi, światło lampy zależy od oleju, mądrość ucznia zależy od nauczyciela. Zawsze zawód nauczyciela wiązał się nie tylko z wielką wiedzą, mądrością czy godnością, ale z misją. Misją, jaką wypełnia praca z młodzieżą, misją trudną, ale piękną, dającą niewyobrażalną radość po ciężkiej pracy. Nie tylko przekazujemy wiedzę z wybranym kierunku, ale uczymy także patriotyzmu i przywiązania do naszej pięknej ojczyzny. Największą satysfakcją to pamięć ucznia o swoim nauczycielu. Takie idee niósł przez swoje życie patron waszej szkoły, tej szkoły. Był człowiekiem niezwykłym i wielkiej miary. Wrażliwy na piękno, a jednocześnie bardzo odważny. W ciągu swojego życia nie tylko nauczał, tworzył, ale także pomagał na różne sposoby wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. W dniu wielkiego jubileuszu szkoły wpatrzmy się. Wpatrzmy się wszyscy w naszego patrona i realizujmy jego marzenia i dążenia. I uruchommy serce, bowiem wszystko, co wielkie, wielkie jest przez serce. Dziękując za zaproszenie w imieniu Rady Powiatu i w imieniu własnym składam wszystkim związanym ze szkołą najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonanej pracy, szczęścia w życiu osobistym. Życzę wytrwałości i cierpliwości w dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Otrzymałam zgodę. Chciałam dwa słowa skierować do młodzieży. Kochani, jesteście dumą dnia dzisiejszego i wielką nadzieją dnia jutrzejszego. Z okazji tego jubileuszu to także jest wasze święto. Chciałam was bardzo prosić, abyście tutaj, poznając wiedzę, poznali coś jeszcze więcej. Zdobyli taką siłę i poznali swoje korzenie, z których się wywodzicie, swoją małą ojczyznę. Szkoła nauczy was, da wam skrzydła i dzięki tym skrzydłom będziecie brnąć przez całe życie godnie. Tego wam życzę z całego serca, pamiętając skąd pochodzicie. Jesteśmy wszyscy niedawno pod wielkim wrażeniem słów papieża Franciszka, Dni Młodzieży, który tak pięknie mówił do młodzieży. Kochana młodzieży, szanuj, szanuj to co masz, szanuj starszych, szanuj ojczyznę i nie wybieraj wygodnego życia, ale idź i dawaj z siebie to, co masz dobre, co masz piękne. Jeżeli poznacie, a na pewno wierzę, że cała młodzież zna życiorys waszego patrona, po prostu realizujcie jego marzenia.
a wtedy będzie wszystko piękne. I znów wszystko stanie się piękne dzięki dobrym ludziom. Ja za to przepraszam, że tak dodatkowo, ale życzę kochanej młodzieży wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja proszę o zabranie głosu przedstawiciela Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie, panią Katarzynę Bydlarz. Szanowni Państwo, Gminy Pana Burmistrza pozwolę sobie przeczytać list gratulacyjny. Z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły składamy wyrazy uznania i słowa pełne szacunku, a zarazem podziękowania za ogromny trud włożony w kształtowanie intelektualne, emocjonalne i duchowe naszej młodzieży. Szkoła to nie tylko miejsce szczególnej kultury, to także kreatywny ośrodek budowania postaw obywatelskich, ukazywania piękna prawdy, wartości etyczno-moralnych i rozszerzania horyzontu humanizmu. Z okazji jubileuszu życzymy sukcesów, nobilitujących wysiłek dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów i rodziców oraz wszystkich współpracowników. Podpisali przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Dziękujemy za pamięć i za tą piękną statuetkę. Szanowni Państwo, na moje ręce wpłynęło także wiele listów gratulacyjnych, w tym od marszałka województwa małopolskiego, od posła Marka Polaka, od naszych absolwentów, byłych pracowników. Pozwólcie jednak, że z uwagi na jego obszerność nie będziemy ich tutaj czytać. Udostępniliśmy je na naszej szkolnej tablicy informacyjnej. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Prezes, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Rady Nadzorczej oraz pracowników Szkoły Powszechnej Spółdzielni Spożywców pragnę przekazać serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły. Pragnę również złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, gronu nauczycielskiemu, wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, a także wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pragnę tutaj nadmienić, że nasza spółdzielnia współpracuje ze spółdzielnią uczniowską działającą na terenie tej szkoły. I tutaj należą się ogromne podziękowania również panu dyrektorowi, nauczycielom, opiekunom tejże spółdzielni uczniowskiej, a także uczniom za duże zaangażowanie, poświęcony czas, a także za bardzo dobrą współpracę. Serdecznie dziękuję i na ręce dyrektora również spółdzielni taką pełną wydział. Zakupić. Panie starosto, trzeba będzie budżet zwiększyć. Zauważyłem w ciemności jeszcze pani przewodnicząca za ten bel. Bardzo proszę Państwa. My również jako Związek Nauczycielstwa Polskiego dziękujemy serdecznie dyrektorowi za zaproszenie na tę wspaniałą uroczystość z okazji 70-lecia szkoły, ale jak wspomniałam, historia sięga daleko dalej. Tych lat jest dużo więcej, a wszystko rozpoczęło się od ławeczki szkolnej. Dlatego też z okazji tejże uroczystości
tego jubileuszu i tych wielu, wielu lat, w ciągu których dyrekcja, grono pedagogiczne, cała społeczność szkolna dbała o to, by tutaj zaczynał się ten los ucznia, potem absolwenta i wspaniałego człowieka w przyszłości. Pragnę wręczyć na ręce pana dyrektora tą oto symboliczną ławeczkę, która jest symbolem historii upływającej w dobrej, miłej, serdecznej atmosferze, którą tworzą ludzie. Bo to ludzie tutaj przychodzą z wielką nadzieją i stąd odchodzą zadowoleni i pełni wspaniałych emocji, wiedzy i pozytywnego nastawienia na dobre jutro i to, że da się zrobić wszystko. A teraz przed Państwem nasi profesorowie w utworze Nasza Klasa Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pana Piotra Gracjasza przy akompaniamencie pana Tomasza Twaroga. Zapraszam. Thank you.
to pamiętam, że to w końcu jedno i to samo drzewo. Szanowni Państwo, ważnym elementem podtrzymania tradycji naszego zespołu jest od 2007 roku ceremoniał nadawania medalu Kotarbi. Szczególnie zasłużonym pracownikom, uczniom, przyjaciołom szkoły. Przyznawany przy okazji ważnych wydarzeń życia szkoły, w tym jubileuszy. Kapitułę przyznającą medal Kotarbi tworzą dyrektor szkoły, przewodniczący wszystkich zespołów przedmiotowych, przewodniczący Rady Rodziców, Obrony Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczący samorządu. Do tej pory przyznano 11 takich medali. W dzisiejszym kolejnych 10 w 5 kategoriach zostanie za chwilę wręczone. Przypomnę kategorie. Kotarbi dobrej roboty dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocenę w zespole bądź oznaczającego się wyjątkowym zaangażowaniem w życie szkoły. Kotarbi dobrej roboty prac symbolicznej dla wyróżniającego się nauczyciela za wieloletnią pracę uwieńczoną licznymi osiągnięciami, ale także dla nauczyciela, który odniósł jednorazowy, lecz znaczący sukces. Kotarbi przyjaciela szkoły, czynnej dobroci, dla sponsora lub rodzica, czynnie angażującego się w życie naszej szkoły. Kategoria czwarta to kategoria Kotarbina spolegliwego opiekuna, dla życzliwego opiekuna szkoły, na którym nasza szkoła może polegać i od którego nasza szkolna społeczność doznała wieloletniej życzliwej opieki. I wreszcie kategoria piąta, Kotarbi dzielnego mistrza dla ludzi mogących stanowić wzór dla młodzieży. A zatem, Szanowni Państwo, długo oczekiwana przez wszystkich chwila. O przedstawienie laureatów uczniowskiej kategorii Kotarbina dobrej roboty proszę panią Małgorzatę Płonkę i pana Olgierda Murawskiego. Polski filozof, autor traktatu o dobrej robocie. 10 lat temu, gdy powstawała w naszej szkole idea wręczania medalu Kotarbi dla osób szczególnie zasłużonych dla naszej społeczności, ta kategoria medalu, kategoria dobrej roboty, czy inaczej prakseologiczna, jakby ją nazwał nasz patron, pojawiła się jako pierwsza i najbardziej oczywista. Mam dzisiaj niewątpliwy zaszczyt wręczyć medal w tej kategorii ubiegłorocznemu absolwentowi. Cóż mogę o nim powiedzieć? Trudno znaleźć taką dziedzinę życia naszej szkoły, w której laureat nie uczestniczył, którą nie angażowałby swego czasu i serca. Przez wiele lat wzorowo pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Pracował w spółdzielni uczniowskiej, reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym. Brał udział we wszystkich możliwych akcjach charytatywnych, w jakich partycypuje nasza szkoła, czyli w zbiórkach żywności, kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowaniach do akcji krwiodawstwa i długo by jeszcze wymieniać. Wszędzie można go było spotkać i być zbudowanym jego postawą. I na targach edukacyjnych, i przy organizacji dyskotek, na zawodach sportowych, na zajęciach koła teatralnego i przygotowującego chłopską szkołę biznesu. Jeśli jeszcze dodam, że niespełna parę lat temu otrzymał stypendium naukowe Rady Powiatu, pewnie część Państwa już się domyśla, kim jest nasz laureat. Jest mi tym milej wręczyć
wręczyć mu medal, że miałam przyjemność być jego wychowawczynią. Szanowni Państwo, zawsze uczynny, uprzejmy, uśmiechnięty, po prostu chłopak do tańca i do różańca. W kategorii Kotarbina dobrej roboty medal otrzymuje Szymon Fuja. Wobec której sam mam ogromny duch wdzięczności. Ale od początku. Absolwentka liceum ogólnokształcącego, działającego kilka lat temu w naszej szkole, bardzo dobra, wzorowa uczennica, niebywale skromna i przy tym utalentowana muzycznie. W przeciągu ostatniego dziesięciolecia nie pamiętam żadnej większej uroczystości szkolnej, którą nasza laureatka nie uświetniłaby swoim niebiańskim śpiewem w znakomitym polskim repertuarze w utworach trudnych, takich jakimi są chociażby piosenki Anny Marii Jopek. Jak już powiedziałem, nasza droga absolwentka i laureatka ukończyła nasz zespół szkół kilka lat temu. Pomimo tego, mimo licznych obowiązków na uczelni i w Radio TOK 17, w którym pracuję, chętnie nas odwiedza, uświetniając swoją obecnością uroczystości szkolne, zawsze dyspozycyjna, uśmiechnięta, a moja wdzięczność wynika z takiej oto refleksji. Od niemal dekady trudno sobie wyobrazić większą uroczystość szkolną bez jej śpiewu. Ale dzisiaj wyjątkowo, Aniu, nie zaśpiewasz, gdyż chcemy twój trud i godziny ciężkiej pracy na próbach uhonorować. Szanowni Państwo, medal Kotarbin w kategorii dobrej roboty dla uczniów, dla pani Anny Młodzik. Brawo! Wydaje mi się dość dziwnie stać tutaj i tak nie słyszeć podkładu muzycznego, a w zasadzie te wersy pierwsze piosenki to tak nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, co mam zaśpiewać w zasadzie, ale mam nadzieję, że podołam. I chciałam tylko powiedzieć, że te lata, które spędziłam tutaj w szkole, są niebywale dobrym doświadczeniem, ponieważ szkoła to nie tylko obowiązki, ale też możliwość realizacji swoich pasji. I właśnie tutaj było to możliwe. Można było spełniać swoje marzenia. Można było podejmować kolejne wyzwania. Więc dziękuję bardzo wszystkim, którzy umożliwiali mi jakieś występy szkolne i realizacje. I dziękuję też za to, że przychodząc tutaj jest się takim młodym człowiekiem, który potrzebuje tej odpowiedniej drogi, którą trzeba czasami wyznaczyć. Bo okazuje się, że te marzenia wcale nie są takie, że są nieosiągalne. Tylko ktoś musi przekazać, że po prostu wkładając odpowiednią pracę i zaangażowanie, można osiągnąć dużo. Więc dziękuję bardzo, dziękuję za to wyróżnienie i w zasadzie tyle. Dziękuję. Po przedstawieniu laureatów nauczycielskiej kategorii Kotarbina dobrej roboty.
proszę panią Krystynę Pyzio i panią Anetę Skowrą. Szanowni państwo, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie ogromna przyjemność przedstawienia państwu sylwetki naszej koleżanki, nagrodzonej laurem Kotarbina w kategorii Nauczyciel Dobrej Roboty. Nagrodzona pracuje w Zespole Szkół nr 1 od 24 lat. W wykonywaniu obowiązków zawodowych cechuje ją rzetelność, systematyczność i oddanie pracy. Znamy ją jako osobę konkretną, zdecydowaną, energiczną, ale również uśmiechniętą i życzliwą. Dzięki tym cechom oraz doskonałej znajomości dziedziny, której naucza, wykształciła liczne roczniki dobrych ekonomistów. Poza spełnianiem się w roli pedagoga, laureatka realizuje wiele innych zadań. Należy tutaj wymienić przede wszystkim pracę przy organizowaniu akcji charytatywnych, takich jak honorowe krwiodawstwo i zbiórka żywności, które uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych i uczą bezinteresownej pomocy. Po tej prezentacji, szanowni słuchacze, być może domyślacie się już, o kim mowa. Jeśli niniejszą laudację uzupełnię jeszcze o informację, że nominowana jest twórczynią spółdzielni uczniowskiej, świetnie działającej w naszej szkole oraz organizatorką turnieju gry ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu, to z pewnością wszyscy odgadną, że laureatką medalu Kotarbina 2017 w kategorii Nauczyciel Dobrej Roboty została magister Małgorzata Majdak. Chciałabym podziękować osobom, dzięki którym ten medal trafił w moje ręce. To znaczy przede wszystkim panu dyrektorowi, który zawsze jest otwarty na nasze pomysły. Chciałabym podziękować osobom, z którymi zawsze współpracuję i na których zawsze można liczyć. Pozwolę sobie wymienić z imienia i z nazwiska pani Edyta i Piotr Zwińczak, pani Ewa Socała, pani Ania i Dariusz Dubel, pani Stasia Bizoń, pani Iwona Kapela, pani Aneta Skowron i pani Bogusia Konieczny. Dziękuję też wszystkim uczniom i absolwentom, którzy zawsze chętnie włączają się w nasze pomysły, bo gdyby nie wy, to po prostu nie mielibyśmy takich osiągnięć, jak mamy. Dziękuję ślicznie, dziękuję jeszcze raz. Któremu kapituła medalu Kotarbin przyznała medal Kotarbin Dobrej Roboty prakseologiczną. Nasz patron Tadeusz Kotarbiński w swoim traktacie o dobrej robocie wymienia cechy, jakie powinien posiadać człowiek, by pracować po mistrzowsku. Wymienia wśród nich naturalne uzdolnienia, sprawność zawodową oraz umiejętność organizowania pracy. Większość z nas tu obecnych dobrze zna działalność zawodową odznaczonego, ale pozwolę sobie krótko przypomnieć pewne jej aspekty oraz nakreślić rys jego osobowości. Laureat ukończył historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 1996 roku oraz studia podyplomowe Etyka i Wiedza o Społeczeństwie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2003 roku. Z naszą szkołą związany jest od nieco ponad 20 lat. W ciągu lat pracy wielokrotnie otrzymał Nagrodę Dyrektora, w 2010 roku otrzymał Nagrodę Starosty. W tym samym roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez szkolnych. Pamiętamy go jako niezastąpionego konferansjera w czasie Dnia Kobiet. Według jego scenariuszy odbywa się wiele uroczystości szkolnych, ślubowanie klas pierwszych, konkurs kolęd i wiele innych. Jest jednym z pomysłodawców medalu Kotarbin oraz autorem kategorii odznaczeń.
Uczniowie cenią go za nieszablonowe podejście i ciekawe prowadzenie zajęć. Dzieje dawne i najnowsze oraz literatura i pisanie to jego prawdziwa pasja. Jaką jest osobą? To Ślązak urodzony w Myszkowie. Jan Paweł II nazywał Śląsk ziemią, na której rodzą się diamenty. Nasz kolega przystało na stereotypowego Ślązaka, ma poczucie humoru, ale również poczucie powagi życia. Jest skromny, ale otwarty, serdeczny i rozbawiony. Jego triada to rodzina, praca i wiara. Urodził się jako zodiakalny lew i w kontaktach ze współpracownikami przejawia wiele cech typowych dla tego znaku. Jest stały w zasadach i reprezentowanych poglądach. W każde działanie angażuje się z ogromnym entuzjazmem i odwagą. Ponieważ posiada zdolności organizatorskie, swoje pomysły i projekty, doprowadza do efektywnego końca. To, co robi, robi całym sercem, nie wie, co to połowiczne rozwiązania. Bez reszty oddaje się wykonywanym zadaniom i wkłada w nie całą duszę. Na chrzcie rodzice dali mu imię Olgierd, z litewskiego Algirdas, wysławiony, chwalony. Algirdas był wielkim księciem litewskim, ojcem Władysława Jagiełły. Noszący to imię jest wytrwały i niezależny, wyróżnia się z otoczenia. To, myślę, jednoznacznie wpłynęło na historyczną pasję Olgierda. Olgierd, przyjmij moje gratulacje i wyraz uznania. Życzę Ci nowych, niesamowitych pomysłów i niestygnącego zapału w ich realizacji. Drodzy Państwo, Kotarbin 2017 w kategorii Kotarbin dobrej roboty praksologicznej dla nauczyciela otrzymuje Olgierd Morawski. Kreatywnemu rozwojowi. Dziękuję gronu pedagogicznemu, moim koleżankom i kolegom za wsparcie i za bezinteresowną życzliwość. Tutaj szczególnie chciałbym złożyć podziękowania pani Małgorzacie Płonce, pani Krystynie Pysio, pani Justynie Kutyle. I dziękuję młodzieży, gdyż droga młodzieży, uczę się od was spontaniczności, cierpliwości, poczucia humoru. Taka młodzież to najlepsi nauczyciele. I dziękuję wszystkim Państwu, bo jeżeli mam jakieś zasługi, to są one jedynie odbiciem życzliwości, jaka spotkała mnie tu w Andrychowie. Gdy 20 lat temu przyjechałem tutaj ze Śląska jako tak zwany wolny ptak, ale myślę, że już się wystarczająco zakorzeniłem jako naturalizowany plackosz andrychowski. I już nawet nie wychodzę na dwór, tylko na pole. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Spocznij, usiądźmy. Dziękuję. Szanowni Państwo, i kolejna kategoria kotarbinów. O przedstawienie laureatów w kategorii kotarbina czynnej dobroci proszę wicedyrektora szkoły panią Ewę Flak i przewodniczącego Rady Rodziców pana Piotra Maciejczyka. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Państwu sylwetki jednego z najbardziej zasłużonych w ostatnich latach rodzica związanego z naszą szkołą. Laureata Kotarbina. Jest nim pan X, nazwijmy go na chwilę w ten sposób, używając matematycznego oznaczenia, które jest bliskie. Nasz laureat aktywnie pracował w Radzie Rodziców, pełniąc rolę przewodniczącego Rady od września 1999 roku aż do września 2012 roku z jedną roczną przerwą. Ten długi okres przewodniczenia był możliwy dzięki uznaniu dla jego pracy, wyrażonemu przez innych uczniów, przez innych rodziców, ale też uczniów, którzy powierzali mu w kolejnych latach te obowiązki. Ale przede wszystkim to zasługa jego pięciorga dzieci, które zechciały wybrać naszą szkołę, żeby przygotować się do życia w dorosłości. Przy okazji wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pracę w Radzie Rodziców rozpoczął pan X w bardzo trudnym okresie, gdy toczyła się walka o byt naszej szkoły. Wraz z dyrekcją, nauczycielami i innymi rodzicami brał aktywny udział w rozmowach, spotkaniach z władzami miasta, powiatu, województwa. I tak stoczyliśmy wtedy zwycięską batalię o wykup naszej szkoły przez powiat od ówczesnego właściciela. Nastał potem trudny okres dla szkoły, w którym tylko dzięki funduszom z Rady Rodziców możliwe były remonty, naprawy, wyjazdy na zawody, nagrody dla uczniów. Zawsze można było liczyć na osobiste zaangażowanie naszego laureata. Przez wszystkie lata dbał o jak najlepsze warunki dla uczniów. To też dzięki inicjatywie rodziców rozpoczął się etap nabywania dla wszystkich uczniów szafek. Nie ma żadnej wątpliwości, że nagrodzony był i mamy nadzieję, że jest i pozostanie naszym przyjacielem. Ponieważ nasz laureat ze względów osobistych nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, więc po prostu powiem Państwu, że laureatem w tej kategorii kotarbina z kolegi wyboru na 2017 został pan Adam Rusinek. Tak to właśnie bywa, że coś się planuje w życiu, a nagle godzinę trzeba okazuje się, że można przybyć. Pan Adam dosłownie kilkadziesiąt minut temu zadzwonił ze łzami w oczach. Niestety pozdrawiam, dziękuję kapitule. Medal odbierze osobiście z moich rąk w najbliższych dniach, ale musiał wykonywać inne zadania w tym momencie. Bardzo proszę przewodniczącego Rady Rodziców. Szanowni Państwo, mam niepowtarzalną przyjemność przedstawić Państwu postać o niesamowitym darze pomocy. Osobę radosną, bardzo pracowitą i przedsiębiorczą. Osobę, która nigdy nie odmawia, gdy ktoś zwróci do siebie do niej o pomoc. Osobę o wiernym, otwartym sercu nie tylko do potrzeby innych osób, a także wielu instytucji oświaty i kultury. To prawdziwy społecznik, inicjator wielu akcji realizowanych przez wspólne lata z Radą Rodziców na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie. To dziś po latach możemy podziwiać piękne, zaoszczędzone krzewy i drzewozdany, powiększające nasze szkolne obszary, które niosły co w końcu tej osoby. Jak wielkim uznaniem wśród młodzieży cieszą się po raz kolejny wykonane i przekazane szkolne zewnętrzne ławki parkowe. Medal Kotarbin przyjaciela szkoły dla rodzica silnie angażującego się w życie naszej szkoły uchwałą kapituły nr 16 z 2017 roku otrzymuje wieloletni członek Rady Rodziców pani Dorota Młynarczyk. Pani Doroto,
kapituły numer 18 z 2017 roku w kategorii Kotarbin spolegliwego opiekuna. Dla życzliwego opiekuna szkoły, na którym nasza szkoła może polegać i od którego nasza szkolna społeczność dostała wieloletnią życzliwą opiekę. Ten medal otrzymała osoba związana od urodzenia z powiatem wadowickim. Niegdyś pracownik Biura Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach, od 2010 roku radny powiatu wadowickiego oraz członek zarządu. To osoba, na której można polegać, można się oprzeć. Mówił wyzwań, z jakimi sprawując swoją funkcję, musi nasz laureat na co dzień się zmierzyć każdego dnia. Zawsze możemy być przekonani o jego gospodarskiej trosce o szkołę. To człowiek troskliwy, opiekuńczy, godny zaufania, a jednocześnie pewny w swoich słowach czy działaniach. Życzliwie nastawiony wobec podopiecznych. Wrażliwy na cudze potrzeby, jednocześnie skłonny do pomagania. Dzisiejszy piękny wygląd i stan naszej jednostki to przecież także jego zasługa. Nawiązując do myśli profesora Tadeusza Kotarbińskiego, z całą pewnością możemy stwierdzić, że nasza szkoła nie tylko kształci rozumienie hasła opiekunstwa spolegliwego, realizując je w praktyce, ale i sama podlega takiej właśnie opiece ze strony laureata. Szanowni Państwo, miło mi niezmiernie zaprosić poczet nagrodzonych starostę Bartosza Krańskiego. Naszej szkoły kategoria spolegliwego opiekuna. I taki jest nasz laureat.
wspierający rozwój spółdzielczości w naszej szkole, dający naszym uczniom szerokie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych i zdobywanie doświadczeń w ramach praktyk. Spolegliwość filozofii profesora Tadeusza Kotarbińskiego jest równoznaczna z wiarą w to, że można na kimś polegać. Tak, na nim można polegać, jako na darczyńcy i życzliwym doradcy. Proszę Państwa, laureatem Kotarbina, spolegliwego opiekuna, zostaje spółdzielnia bez zespołu. Odbiór nagrody proszę panią prezes Annę Richter. Ale moi drodzy, chciałam szczególnie podziękować moim
kolegom z warsztatów szkolnych, którzy na co dzień wykonują niełatwe zadania, ponieważ poddają reanimacji, rehabilitacji obrabiarki, przyrządy, narzędzia po to, aby kolejne pokolenia mogły się uczyć zawodu ważnego oraz mogli poszerzać swoje umiejętności. Dlatego też ten medal taki szczególny dla mnie chciałam dedykować mechanikom, którzy niejako tę szkołę chyba zapoczątkowali. Mechanikom, nauczycielom, mechanikom, uczniom, a także mechanikom, absolwentom naszej szkoły. Bardzo wam dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że stoimy tu wszyscy właśnie mechanicy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pragnę teraz przedstawić Państwu ostatnią laureatkę Gutarminów, ale jak jest powiedziane, ostatni będą pierwszymi. Rzeczywiście coś jest na rzeczy w tym powiedzeniu, gdyż nasza laureatka jest osobą szczególną. Po pierwsze, wspaniały nauczyciel. Dzięki naszej pani profesor całe pokolenia uczniów zdawały maturę w cuglach i przy okazji uczyli się dyscypliny, systematyczności i szeroko rozumianych zasad dobrego wychowania. I po wtóre, przede wszystkim nasza dzielna mistrzyni dała się poznać jako wspaniały człowiek, zaangażowana przez dziesięciolecia w akcje charytatywne, takie jak honorowe krwiodawstwo, pomoc dzieciom i inne, których nie sposób to wymienić. Szanowni Państwo, już chyba nie macie Państwo wątpliwości, że odpisywano przeze mnie laureatką Kotarbina dzielnego mistrza zostaje pani profesor Otylia Jończyk. Adopcja serca. Te dwie akcje mają możliwość realizacji dzięki naszym wspaniałym absolwentom, a także dzięki naszej współpracy z księdzem doktorem Stefanem Klejmanem, proboszczem z Wieprzy. Dziękuję. To była ostatnia kategoria Gutarminów. Zapraszamy na nagrodzonych laureatów do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo proszę wszystkich uczestników o wystąpienie. Chcielibyśmy utrwalić na kartach historii Państwa tutaj dzisiejsze. Bardzo proszę Państwa wystąpienia. Proszę o prawo dla wszystkich laureatów.
wyjątkowo upragnione 2 minuty dla fotoreporterów. Bardzo proszę. Myślę, że kolejne kotarbiny będą przyznawane za kolejnych 10 lat. Państwo się może tutaj.
przy akompaniamencie oczywiście Tomasza Twaroka. Szanowni Państwo, rozwój szkoły i osiągnięcia to wynik ofiarnej pracy całego zespołu ludzi, którzy tej placówce poświęcili często większość zawodowego życia. W okresie 70 lat naszej szkoły pracowało w niej ponad 600 osób. Wśród nich zasłużeni dla oświaty pedagodzy, wychowawcy oraz pracownicy administracji i obsługi. Wielu z nich jest tutaj dzisiaj z nami. Pozwólcie, że nagrodą dyrektora tych z Państwa, którzy w ostatnich latach podejmowali wiele ciekawych inicjatyw na rzecz naszej szkoły oraz dbali o jej funkcjonowanie. Zapraszam na scenę następujące osoby. Panią Ewę Flak, panią Małgorzatę Latałę, panią Agatę Gryzę, panią Małgorzatę Błąkę, panią Bożonę Polak, panią Krystynę Byzią, panią Anetę Skowron, panią Wasię Talar, pana Przemysława Chmiela, pana Bartosza Rakowskiego, pana Marka Rusinka, pana Andrzeja Skubla, pana Piotra Stacha, pana Roberta Fracza, pana Piotra Zwieńczaka, pana Stanisława Wiśniaka, pana Marka Węglarza, panią Anię Dobinię, panią Dorotę Kibas, panią Marzenę Pracę, panią Wiolę Karabańską oraz Bogusławę Konieczną, a także Władysławę Łysą i Basię Rajda. Brawa dla nagrodzonych. Thank you.
Szanowni Państwo, jubileusz zdarza się raz na 40 lat. Dlatego musi być zapamiętany na długie, długie lata. A teraz przed Państwem wystąpi także w swoim jubileuszowym, krótkim koncercie Miejska Orkiestra Dęta Andropa. Ale w tej składzie, proszę Państwa, naszych absolwentów. Za chwilę zobaczycie Państwo salę. Zapraszam do dyskusji. Thank you.
Zapraszam wszystkich na poczęstunek, zapraszam na zwiedzanie szkoły. Dziękuję wszystkim za przybycie i do zobaczenia.